Siema, ja jestem Adam i witam Was w odcinku o MV Aguście klasy 500, czyli o motocyklu, który powinien znać każdy fan MotoGP. Od lat 50. do 76. roku MV Agusta pojawiała się w ścisłej czołówce MotoGP. Odcisnęła ona tam niebywałe piętno i motoryzacja tamtych lat wyglądałaby całkiem inaczej, gdyby nie ona. Powiem więcej, jeżeli ktoś patrzy nostalgicznie na te stare, wyścigowe motocykle, na ich toporne kształty, to jestem pewien w 100%, że MV Agusta musiała mu się przewinąć przed oczyma. Tak więc, jeżeli jesteś ciekaw włoskiej legendy, przybliżę ją Ci w dalszej części filmu. Początek naszej historii sięga przedwojnia, kiedy to hrabia Giovanni Augusta założył Agustę. Jednak po śmierci Giovanniego firma przeszła w ręce synów, gdzie kolejno po kryzysie lotnictwa spowodowanego na szczęście przegraną państw osi, Agusta szukała luki, w którą może wykorzystać swoje fabryki. Zdecydowano, że najlepszym posunięciem będzie prężnie rozwijająca się po wojnie branża dwóch kółek. Efektem tych działań powstała dwukołowa historia Agusty, zaczynająca się od 12 lutego roku 1945 we Włoszech, niedaleko Mediolanu. Mechanika Vergara Agusta, w skrócie po prostu MV Agusta, potrzebowała zaledwie 5 lat, by znaleźć się w królewskiej klasie 500 MotoGP. Hrabia Domenico Agusta, chcąc konkurować z innymi włoskimi markami, potrzebował dobrych inżynierów i oddanych pracowników. Znalazł m.in. Piero Romera, inżyniera, który to pracował przed zwolnieniem w Gilerze, dołączył także Arcino Artesiani, czy też z Gilery Arturo Miangi. Jednak zanim nasza 500, to trzeba było jakoś zacząć, czy też przetestować różne rozwiązania. Poligonem doświadczalnym do produkcji omawianej 500 miała być Augusta Bialbero o pojemności 125 cm3. Nie przedłużając, mamy rok 1950, a światło dzienne ujrzał pierwszy motocykl MV Agusty klasy 500. Nazywają go różnie, od poprzednika 125 Bialbero Corsa, Cilindiri, czy też marnej podróbki Gilery. Z tym ostatnim Agusta musiała się pogodzić przez pewien czas. W latach 50. Agusta poradziła sobie zaskakująco dobrze, szczególnie jak na błyskawiczną produkcję torowej wersji. Przypomnę tylko, że silnik Agusty był lekko mówiąc inspiracją Gilery. Entuzjazm po zakończeniu sezonu dawał znać. Z osiągnięć Agusta zajęła piąte miejsce w Belgii oraz trzecie miejsce na torze Monza we Włoszech. Motocyklem wtedy jeździł Arciso Artesiani. Po ostatecznym podliczeniu zespołu Agusty zajął on ósme miejsce, a sam motocykl został utytułowany wśród konstruktorów czwartym miejscem. Mimo że ósme miejsce było doskonałym wynikiem jak na tak szybką produkcję, wypuszczenie jeszcze raz tego samego bajka z lekko zmienionym zawieszeniem było bardzo ryzykownym zagraniem przy tak zaciekłej rywalizacji. Tak, MV Agusta, odkładając rozsądek na bok, przyklepała decyzję i wypuściła niemal taki sam motocykl. Co prawda, nie wiadomo czy z przekonania, że mają konkurencyjny motocykl nadprzeciętnego nowego kierowcę, czy ze względu na ograniczony budżet. Skutki tej decyzji były następujące. Nowy jeździec Carlo Bandirola na 8 wyścigów wystartował w 5, ukończył jedynie 3, co dało mu ostateczną pozycję 12 miejsca. Natomiast Arciso Artesiani ukończył z 4 wyścigów jedynie 1 w Hiszpanii, gdzie zajął 3 miejsce, co mu dało 14 pozycję. Nowy rok, nowy ja, nowa odsłona MV Agusty 504C. Przypada ona na lata 52. Agusta dostała wtedy niewielkie zmiany w układzie korbowo-tłokowym oraz dwa kolejne gaźniki firmy Delorto. Na szczęście na tym nie koniec. Zarząd Agusty pod naciskiem inżynierów, jak i samych kierowców, w końcu zmienił wał kardana na łańcuch. Efektem przedstawionych modyfikacji było to, że prędkość maksymalna wzrosła do 200 km na godzinę i raczej, co nie dziwne, moc wzrosła do 50 koni mechanicznych przy 9000 obrotów na minutę. Wtedy też Agusta stała się konkurencyjna dla Gilery. Owego sezonu nie wszystkie Agusty dojeżdżają do mety. Drugie miejsce dla Agusty wywalczył Leslie Graham. Wygrał we Włoszech i Hiszpanii, drugi był natomiast na Isle of Man. Leslie Graham zdobył po podliczeniu 25 punktów, tracąc zaledwie 3 punkty do mistrza tego sezonu, Umberta Massetti z Gilery. Rok 53 był bardzo nieszczęśliwy dla Agusty i o ile postanawia odejść Piero Romer i kierownictwo przejmuje Arturo Miangi, który to modyfikuje ramę czy zawieszenie, o tyle w wyścigu otwierającym Les Graham ginie w wypadku pod Bry Hill, który to próbował utrzymać się przy Jeffie Duke'u z Gilery.
Miał on zaledwie 43 lata, był to dodatkowy cios dla Domenico Agusty, który był jego przyjacielem, a zaniepokojone kierownictwo postanawia wycofać zespół z Mistrzostw Świata. Położono także szczegółowy nacisk na dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci Lesa Grahama. Jednakże Agusta po śmierci swojego motocyklisty podjęła walkę jedynie w Hiszpanii, gdzie Carlo Bandirola zajął drugie miejsce. 54 rok to dalej zaciekła rywalizacja o pierwsze wygrane GP dla Agusty. Mimo wszystko Agusta zajęła czwarte miejsce, na które jeździł Dick Dell, uzyskując tym samym 13 punktów. Było to trochę przykre dla zespołu Agusty, gdyż motocykl dostał kolejne modernizacje, m.in. wzrosła moc do 60 koni mechanicznych przy 10 500 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna wtedy wynosiła już nie 200, a 230 km na godzinę. Natomiast tego samego roku hrabia Agusta podpisał kontrakt z dobrze rokującym zawodnikiem Ray Amem. Pokazał się on z dobrej strony, m.in. jako zwycięzca na Isle of Man Tourist Trophy, jeżdżącym wtedy w szeregach brytyjskiego Nortona. Jakież wielkie musiało być dla wszystkich zaskoczenie, gdy dowiedzieli się, że nie wystartuje on na 500-kach Agusty i zostanie przeniesiony do 350, gdzie rok później zginie. Rozbijając przy tym doszczętnie swoją Agustę 350. Tego sezonu MV Agusta zajęła trzecie miejsce, na które jechał Umberto Massetti. I w końcu mamy długo wyczekiwany rok 56, kiedy to pierwsze mistrzostwo w klasie 500 zdobywa dla Agusty John Surtees. Nazywano go Figlio del Vento, co miało znaczyć syn wiatru. Wygrał on zaledwie trzy pierwsze GP tej klasy na Isle of Man, w Holandii i Belgii. Niestety w Niemczech złamał rękę, przez co nie wystartował w dalszych wyścigach, lecz te trzy wygrane zapewniły już mu mistrzostwo. Dodatkowo, jakby tego było mało, drugie miejsce zajęło BMW, trzecie natomiast Norton i dopiero czwarte miejsce zajęła Gilera, czyli największy rywal Agusty. Rok 57 to była cisza przed burzą, zacięte walki trwały dalej. Nasze cylindry przeszło tak wiele zmian, że nie przypominało już swojego pierwowzoru, a już na pewno nie kopii Gilery. Moc wtedy wynosiła 70 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna oscylowała przy 260. Panowała wtedy wielka euforia w kierownictwie Agusty na ten sezon. Miała ona dokopać już konkretnie Gilerze, tym samym, że wtedy odzyskała pełnię sił, więc sprawą honoru było wygrać, gdy byli sobie na równi. Mimo kiepskiego startu w Niemczech, gdzie Surtees odpadł, a Terry zajął drugie miejsce, dalej liczono na sukces choćby na Isle of Man. Niestety pogoda była zdradliwa, dlatego John zdecydował się jechać bez owiewek wrażliwych na wiatr boczny. Walczył zaciekle, zdobywając drugie miejsce. Natomiast ku jego nieszczęściu Bob McEntry nie zdecydował się na ściąganie owiewek, dodatkowo pobił rekord najszybszego okrążenia. Utrzymywał on średnią prędkość na poziomie 101,12 mil na godzinę. Dało to taki efekt, że drugie miejsce Johna wyglądało bardzo skromnie. Później było tylko gorzej. Nie dość, że Surtees nie skończył łącznie trzech wyścigów, to wygrał tylko w Holandii. Surtees po podliczeniu miał 17 punktów, co zapewniło mu trzecie miejsce. Jak widać, Gilera z Agustą byli jak równy z równym. Tak bardzo, że Gilera w tamtym sezonie zajęła pierwsze, drugie i czwarte miejsce. Początek roku 58 to dla Agusty sytuacja doskonała. GP zmienia się diametralnie, rosną koszty i dwaj najwięksi rywale MV Agusty, Gilera i Moto Giusi, rezygnują z GP. Jako ciekawostkę, Agusta także rozmyślała tą opcję, jednak postanowiła zostać. Aż się chce zarzucić aluzją, że od tego roku Agusta rozwinęła skrzydła. Tak więc sytuacja była perfekcyjnie wykorzystana. Nic dziwnego, że zaczyna się era dominacja MV Agusty tego sezonu. Zdobywa ona wszystkie tytuły mistrzowskie w każdej klasie Grand Prix. W klasie królewskiej 500 wygrywa natomiast John Surtees, a drugie miejsce zajmuje John Hartel. I dopiero Jeff Duke zajmuje trzecie miejsce, początkowo startując z BMW i końcem sezonu znajdując się w Nortonie. Jak widać, Surtees radził sobie wyśmienicie. Brakuje mu tylko zwycięstwa w Szwecji, w której o ironio losu wygrał Duke. Wszystko zostaje nadrobione w 59 roku. Surtees wygrał każdy wyścig klasy 500. Zajmując tym samym pierwsze miejsce, drugi natomiast był Remo Venturi. Jak widać, Agusta nie zwalniała tempa. Sezon lat 60. Jak myślicie, co ciekawego się zdarzyło? Ano, trzeci raz z rzędu MV Agusta zgarnęła w każdej klasie tytuł. John Surtees dalej radził sobie doskonale, jednak był to jego ostatni sezon w MotoGP, gdyż postanowił przejść do formuły. Następnego sezonu dla Agusty wygrał Gary Hawking, pierwszy człowiek spoza Europy, który wygrał GP pojemności 500. Zastąpił on Johna Surteesa. Gary wygrał wszystko poza dwoma wyścigami na Isle of Man i we Włoszech, których nie ukończył, oraz w Argentynie, gdzie nie startował.
Nasza MV Agusta dostaje kolejnego kopa w zwiększeniu mocy i prędkości maksymalnej. Niestety specyfikacje MV Agusty 500 są białe plamy. Szczególnie dlatego, że maszyny te były pod ścisłą ochroną danych z naciskiem na pierwszy modelek. Dlatego co nikogo nie powinno dziwić, w tym odcinku dominuje raczej sama historia niż jakieś opisy mechaniczne. No ale jak zdobędę 150 tysięcy dolarów, no to może się wypowiem na te tematy. W roku 62 na Isle of Man wygrywa Gary Hawking, jednak postanawia się wycofać z wyścigów po śmierci swojego przyjaciela Toma Pilisa w Junior Tourist Trophy. Resztę wyścigów wygrał w cudzysłowie za niego Mike Hillwood, zdobywając tym samym 40 punktów. Kolejny sezon zaowocował powrotem Gillery, więc sprawą honoru było utrzymać i pokazać jej miejsce w szeregu. Dokładniej mówiąc, Gillera udostępniła maszyny dla drużyny Jeffa Duke'a, dzięki której pierwsze miejsce zajął John Hartel w Holandii ze względu, że Mike Hillwood nie dojechał do mety. Dużym ułatwieniem były także brytyjskie maszyny, które raczej nie miały za wiele do powiedzenia w tamtym okresie i były raczej synonimem przestarzałych. Tym samym ułatwiło to rywalizację z MV Agustą, ale tak czy inaczej musiał być pogrom w wykonaniu Hillwooda, który zrewanżował się Gillerze w następnych wyścigach, wygrywając wszystko dla Agusty. Zdobył tym samym 56 punktów. Sytuacja 64 roku dalej była klarowna, choć niższe klasy Grand Prix podgryzali Japończycy. MV Agusta niezmiernie łoiła swoich rywali, zdobywając już 8 tytuł mistrza, a 7 z rzędu. Tego roku w oko hrabiemu Aguście wpada Genciamo Agustini, co skutkuje podpisaniem kontraktu na sezon 65 roku. W tym też roku nasza czterocylindrowa Agusta przeżywa swój ostatni pełen sezon. Pierwsze miejsce wygrywa na niej Mike Hillwood, drugie natomiast Genciamo Agostini, który co ciekawe wziął udział w klasie 350 ze względu na nieobecność Jima Raymonda z Hondy i miał szansę po prostu tam wygrać. Tak to te czasy, kiedy widać regularnie Japończyków w klasie 350. Jak widać, Genciamo wygrał w Finlandii nie tylko na tej pojemności. Mamy już rok 66, ostatnie podrygi czterocylindrówki. Pracowano nad nową maszyną opartą o trzycylindrową wersję Agusty 350, która była używana w poprzednim sezonie, gdyż hrabia Agusta zauroczony trzycylindrowym dwusuwem Deka WRM 350 chciał po prostu swojego trzycylindrowca. Inżynierowie próbowali naciskać i zmieniać zdanie, lecz hrabia pozostawał przy swoim, sugerując tym samym dodatkowy cylinder do Agusty bicylindra 250. Dodatkowo, gdy ukończono naszego trzycylindrowca, hrabia nie był z niego zachwycony. Choćby z tego powodu, że mimo dwóch wałków rozrządu na jeden cylinder dalej przypadały dwa zawory. Ale i to zmieniono. No i tutaj niestety kończy się chwilowo nasza przygoda czterocylindrowej Agusty. W sezonie roku 66 czterocylindrowa Agusta odbyła swój ostatni wyścig w Niemczech Zachodnich, gdzie później przez resztę sezonu używano trzycylindrowej Agusty. Genciamo Agustini oczywiście wygrał, czując za sobą oddech Japończyków. Jeżeli miałbym podsumować, jak Agusta wygrywała tamte sezony, powiedziałbym, że omyłkowo IFMA przepisami wyrżnęła jedyną mocną, rodzimą konkurencję dla Agusty. Mowa tutaj o Gillerze i Moto Guzzi, przez co trudno było nie zdominować sceny w tamtych latach. Dalsze losy to już, jak wiemy, trzycylindrówki. Natomiast od 72 roku zaczyna się drugi cykl czterocylindrówek z Agusty, aż do rozszarpania jej przez japońską konkurencję. Na przestrzeni lat MV Agusta 500 zmieniała się. Z początkowych problemów z kończeniem wyścigów, śmianiem się, że jest kopią Gillery, przestarzałych rozwiązań, stała się poważnym graczem MotoGP. Posiada 494,2 cm3 i raczej przez omawiane lata trzyma się z minimalnymi zmianami. Przez ten cały okres motocykl posiadał DOHC z dwoma zaworami na cylinder. Jak też udało mi się ustalić po różnych niszowych stronach, rozrząd napędzany był za pomocą kół zębatych i znajduje się, jak trudno się nie domyśleć, po środku cylindru. Silnik jest oczywiście chłodzony powietrzem, a mieszankę dostarczają już nie dwa, a cztery gaźniki Delorto 29 mm. Optymistycznie końcowe wersje Agusty mają 80 koni mechanicznych przy 12 tysiącach obrotów na minutę. Prędkość maksymalna wynosi natomiast okolice 270 km na godzinę. Skrzynia biegów mogła mieć wiele konfiguracji i aż do 7 biegów, a sprzęgło było mokre i wielotarczowe. Napęd, jak wiemy, w MV Aguście początkowo był przez wał kardana, ale szybko został zmieniony na łańcuch. Przednie zawieszenie to teleskopy, tył natomiast sprężyny śrubowe z hydraulicznymi amortyzatorami. Rama to podwójna kołyska i z tego co mi się udało ustalić, początkowo montowane hamulce bębnowe były dupleksami. Waga natomiast oscylowała w 140 kg. Cóż, przejdźmy może do wyglądu. Ten ewoluował na przestrzeni lat. U początku MV Agusta wyglądała przeciętnie, szczególnie przy przepięknej Gillerze. Wręcz bym zaryzykował przestarzale. Wiadomo, wygląd między motocyklami wyścigowymi
Jakość nie jest mocno indywidualny, lecz sprawne oko dostrzeże małe różnice. Osobiście wręcz uwielbiam patrzeć na te proste kształty wyścigowych motocykli zmierzające do ideału Grand Prix. Te wielkie hamulce bębnowe, szprychowane, zgrabne koła, smukłe ogwiewki, etc. Jest wiele malutkich szczegółów oddających piękno tego motocykla. Jak choćby głupie sprężyny na lagach dające zupełnie inny klimat motocyklowi. Patrząc na Agustę, Gilere, Nortona, Moto Giusi, Hondę czy nawet Jawę, idzie wręcz poczuć klimat tamtych lat, jakbyśmy sami w tym uczestniczyli. Agusta 500 kosztuje około 150 tysięcy dolarów i raczej jest to niższy pułap ceny. Jest jej bardzo mało i nie wszystko wiemy o niej do dnia dzisiejszego. Są najbardziej pożądanymi motocyklami wyścigowymi. Szczególnie późniejsze wersje trzycylindrowe, na których jeździł Agostini. Ale jako, że dzisiejszy temat był rozciągnięty jak guma i raczej ubogi w technikalia, zapodam ciekawostkę, którą trochę rozwinę. W klasie 500, początkiem roku 56, pracowano nad sześciocylindrową wersją Agusty, w szybkiej kontrze do Gilery i przede wszystkim od 100 cylindri, które było V8, ale to już napiszcie w komentarzach, czy chcecie o nim film. Motocykl odbył testy w 57 roku pod całkowitą tajemnicą na torze Monza. Moc wynosiła 75 koni mechanicznych przy 15 tysiącach obrotów na minutę, a prędkość maksymalna 240 km na godzinę. Ostatecznie ze względu na niechęć do motocykla oraz koszty porzucono projekt, produkując tylko jedną sztukę. Podsumowując, macie przepiękny przykład, jak Agusta Scopi przeszła do innowatora i króla GP. Zdobyła 18 mistrzostw świata w królewskiej klasie 500 i aż 17 razy zrobiła to pod rząd, nie wspominając o przeróżnych wygranach w lekkich klasach. Chciałbym nie kończyć na historii Agusty do 66 roku, ale materiał musiał lekką ręką zawierać 45 minut. Potraktujcie ten film jako wstęp do historii Agusty z GP, jak i zapowiedź innych legend MotoGP. Jeżeli chcecie mi pomóc dotrzeć do szerszego grona odbiorców z tą serią nietypowych czy też legendarnych motocykli, bo chcę przekazać je dalej, zostawcie lajka, komentarz czy subskrypcję. Ostatnim opisywanym przeze mnie motocyklem mocno związanym z Grand Prix był Suzuki RG500 Gamma, jednak była już to złota era dwusuwów. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!